da playlist. Ou Mantis znowu. Jak długo nie biegasz, to ci się potem super biega? No to poczekaj, tak tag jest 15 lat. Nie, jak długo nie pobiegałem, a potem pobiegłem, to pierwsze 3 biegi to jest dramat, a potem już znowu fantastycznie. A, komentować co robię i dlaczego. No na początku robię pylona. Tutaj, bo tu trzeba robić szybko barykadę, żeby szybko zająć drugą bazę. Jasne, jasne. Jak się tylko zakończy pylon, to robisz gatewaya i lecisz na zwiat. Możesz też pojechać na zwiat po tym. Jak tylko postawisz gatewaya, to rzucasz przyspieszenie na nexo, żeby więcej probek mieć. I jak tylko masz pieniądze, to robisz asymilator. Czy jak masz kasę, to stawiasz wszystkie trzy pierwsze budynki, cały czas robiąc probki w zasadzie. Najważniejsze, żebyś cały czas robił proby. Teraz też kolejkuję cały czas kolejne i robię to wyłącznie na skrótach klawiszowych, czyli 5E. Pod piątką mam Lexusa, pod trójką mam zwiadowcę i dlatego tak mogę szybko w miarę przeskakiwać między tymi jednostkami. Jak się kończy asymilator, wrzucam dwie proby, jak jest 19-23, to ustawiam wyjście tej proby z Nexusa do Naturala. Taka sytuacja. Patrzę zwiadowcą, widzę, że zrobię najpierw haczerkę, dopiero potem ekstraktor i spawnik pull, więc nie ma paniki, raczej mnie zaatakuje tak bardzo szybko, ale dalej może mnie w miarę szybko zaatakować. Ale jeżeli zrobię resztę, to będzie dobrze. Na 20 zapałem, jak widzisz, nie robię teraz probek, tylko robię najpierw Nexusa, potem Cybercora. Na 20, nie? To, a potem to i teraz już robię proby i 5, a już kliknąłem, żeby się robiły kolejne. Czyli ta 21 już się tu buduje, teraz asymilator i teraz 22 powiedzmy. Teraz na tej 22 jest drugi asymilator. Teraz z racji, że mam 16 probek na minerałach, to już kolejne będą wyjeżdżać od razu na ten asymilator. Zwiadowcą cały czas sobie podpatruję, czy larwy, ile jest tych larw. Jakby je zaczął odkładać, czy byłyby 3, to jest... No mógłbym je szybko z armingami zaatakować, ale nie zrobi tego z tego, co widzę. No i jak tylko się skończy Cybernetic Score, to kolejkuje adeptkę, rzuca na nią przyspieszenie, ale gdyś nie robi Warp Gate'a, tylko od razu Stargate'a, dzięki czemu on będzie szybciej i będzie bezpieczniej. Ale jak teraz już będę mieć 50 kolejnych gazu, to robię Warp Gate'a. No, jest Warp Gate i teraz od razu kolejną adeptkę. Ta pierwsza leci na zwiad, bo muszę się dowiedzieć, czy mnie szybko zaatakuje. Proba leci lewą stroną mapy, bo tędy mogą biec zerglingi, jeżeli mnie bardzo szybko będzie chciał zaatakować. Drugą adeptkę robię, Stargate'a przypisuję, ustawiam punkt kontrolny po drugiej stronie mapy, żeby wybudowana Oracle od razu leciała do niego. No i teraz jest taki moment, w którym można przyspieszyć sobie jednego Nexusa, ale też tak na Mantisa się boję użyć tego drugiego Chronobusta, więc on zostaje póki co jeszcze nieużyty. No i teraz rzucamy jeden shade i sprawdzamy, co on gra. Jak ma dużo dronek, to no ma taką odpowiednią ilość i ma też trzecią bazę, więc raczej mnie szybko nie zaatakuje. Robię Oracle. Jeszcze jeden cień rzucam, bo 3.30 kończy, musi szybko iść do zerglingów. Robię też po oraku pylona, żeby nie mieć bloka. No i patrzysz dalej, załóżmy. Chociaż to nie jest już teraz aż tak ważne, bo jest w miarę zabezpieczone. I teraz tak, po zakolejkowaniu tego pylona, tutaj oraku się robi, robi się dwa asymilatory. Robi dwa asymilatory. Jak się zakończy tylko oraku, to od razu robisz Feniksa, żeby zniszczyć mu wizję. I pójdziemy sobie w jakąś presję, załóżmy. Tylko najpierw muszę dokończyć barykadę. Trzecia jednostka też w sumie powinna być zagrana. Teraz zakończymy. Oracle jest pod spacją już przypisana. Wlatujemy, sprawdzamy, jestem zabudowany, niszczymy. Robię Twilight Council już, bo mam kasę. Obczajamy, co się dzieje tutaj. Tutaj cały czas robię na skrótach klawiszowych robotników od ładnych kilku minut. Najlepiej, żeby żadnej przerwy nie było. I teraz już jak mam pieniądze, robię robo. Jak widzisz, jeszcze pylona pewnie postawiłem, bo chcę mieć na serio szybko ten budynek. I teraz dopiero będzie drugi pylon. I teraz zostawimy do... Tyle, o chwila, coś tu się robi. Oracle powinna sprawdzać okolice, czy coś mi tutaj nie podchodzi właśnie. Po zakolejkowaniu szarży robimy czwarty... 4 gateway, tak, żeby łącznie były 4. I póki co już nie robię probek, mam tutaj po 16 i tu 16, no i po 3 na każdym gazie. Także do 6 gatewayów i jeszcze robimy budynek do Archonów. Temple Archives.
Znaczy do High Templarów powiedzmy. Teraz kończy się robo, od razu robię Warp Prisma. Chcę go w miarę szybko przeatakować. Przyspieszam transportowiec oraz szarże Nexusami. Lecę zobaczyć Oracle, co tam się dzieje po drugiej stronie mapy i teraz kilka pylonów, żeby no, móc przywołać jednostki, jak będę atakować. Idziemy tak pójść dwiema adeptkami, żeby zająć kolejną bazę, powiedzmy. Lecimy już do niego. Zabieramy zeloty. I potencjał jest dość spory, powiedziałbym. Jedna probka idzie do trzeciej bazy, chociaż nie nastawiam się, że ją za bardzo utrzymam, ale Oracle wraca do mnie. Znaczy do trzeciej bazy, żeby ją właśnie zająć, a tutaj już przywołuję Archony. On popełnia w moim zdaniem duży błąd, ale... Atakujemy go tam twardo. O. Oracle jest bardzo spoko do takiej obrony, więc chyba będzie... Chociaż jak się skończy energia, to już nie będzie zbyt spoko. No ale wchodzimy, wchodzimy, tutaj go ciśniemy. Widzisz, że nawet swoją tą bazę zaczął przed chwilą atakować. No w bazie się bronić też czymś tam. No i pozdrowić Hitchman. Tutaj robię sentry, żeby zablokować roacze, które przyjdą z dołu zaraz. Bo je musimy złapać koniecznie, żeby mu się nie zaczęły one zbierać. Podnoszę zagrożone jednostki. Mam też Voidraya u siebie w bazie, ale widzę, że już tam wszystko wyczyściłem, więc lecę nim na drugą stronę mapy i w międzyczasie ustawiam proby z powrotem, żeby dobrze zbierały. Idę go trochę powkurzać, bo już wiem, że raczej wygram to. Powinienem jeszcze Templaroka jest odbudować, żeby móc wydać ten gaz na coś sensownego. Teraz tak robię, że klikam D i lewy na Warpizma, żeby wyładować jednostki, które w nim są, a prawym podnoszę. Dzięki temu można w locie wyładowywać jednostki i Warpizm musi się zatrzymać. No, dobry timing był tego ataku. Jak pro gamer. Pepech 3, och, dzięki za follow. Indie ostatnio cały czas na zerga gra Zelot Charge i Archon Drop, no bo każdy też inny pro gamer to non stop gra, bo to jest jedyne takie w miarę mocne coś, co można zrobić. Build Order Win. Czy ja wiem, on po prostu miał trochę słaby Build Order. Pan Adol, witamy. Czy mam grupę pod Spacją? Tak, mam grupę pod Spacją, bo zawsze mi brakowało jednej dodatkowej specjalnie dla Oracle. Moja siódma, ósma albo dziewiąta albo zerowa grupa kontrolna jest pod... Znaczy, zamiast niej jest na Spacji. Jakbyś dobrze napisał, Kansas, to by były. Hotcase. Dobrze, że mówiłeś, dokładnie jutro będę się tego uczył, spoko. Coś takiego dzisiaj widziałem u tego jednego Koreańczyka, powiedzmy. Czy da się jakoś zresetować MMR WC2? Tak z palca nagle? Chyba nie wiem w sumie. Jak wyjdziesz z ligi... Znaczy wiem, że jak jeden sezon cały nie grasz, to potem w następnym już masz wyzerowane chyba.
Znaczy, no, takie jakbyś nigdy nie grał, nie? Dobra, takie mam statystyki. 339 na 200. Ja dużo gier mam.